Wśród nas, Ciebie, siostro Jadwigo, zakonnico zgromadzenia Sióstr Sacré-Cœur, która uczestniczyłaś w zakładaniu wraz z księdzem Franciszkiem Blachnickim domowego kościoła gałęzi rodzinnej ruchu Światło-Życie. I radość jako owoc Ducha Świętego, bo wierzymy, że weszłaś do życia i że mamy nową orędowniczkę przed Panem Bogiem. W imieniu wszystkich sióstr Sacré-Cœur, kręgu centralnego domowego kościoła, witam wszystkich zgromadzonych na tej uroczystej Eucharystii, a więc księdza biskupa Stanisława Budzika, wieloletniego delegata Komisji Episkopatu Polski do spraw ruchu Światło-Życie, a dzisiaj sekretarza generalnego Komisji Episkopatu Polski, który siostrę osobiście znał, często się z nią spotykał, który będzie przewodniczył tej uroczystości. Wraz z Panią Krajową, Jolą i Mirosławem Swoboda, z księdzem Adamem Wodaczykiem, moderatorem generalnym Ruchu Światło-Życie, witam Was wszystkich, kapłanów, moderatorów, przede wszystkim siostry zakonne ze zgromadzenia Sióstr Sacré-Cœur, panie z Instytutu, oraz wszystkie małżeństwa z domowego kościoła, młodzież, z Ruchu Światło-Życie i Was wszystkich, którzy spotkaliście się z siostrą, czy też o niej słyszeliście. Jako moderator krajowy domowego kościoła dane mi było poznać siostrę Jadwigę, jej troskę o domowy kościół, jej zaangażowanie w sprawie małżeństwa i rodziny. Wiele razy rozmawialiśmy. Od dzisiaj będziemy rozmawiać w tajemnicy świętych obcowania, bowiem siostra nie umarła, ona weszła do życia. Wierzymy, że nas nie opuścisz. Kiedyś kardynał August Hrond napisał w pamiętniku: Chrystusowców po ulicach, między nami nie ma dali. Siostro Jadwigo, między nami nie ma dali. Nie ma odległości. Jezusie Chrystusie, który jest życiem ludzi i zmartwychwstaniem umarłych, jesteśmy jednością. Do Niego więc wołamy na początku tej eucharystycznej ofiary.
Chryste, nadziejo zbawienia, zmiłuj się nad nami. Panie, Ty jesteś zmartwychwstaniem i życiem, zmiłuj się nad nami. Do Ciebie w śmierci, godzinie wznosimy serca i oczy, zmiłuj się nad nami. Przyszedł ksiądz Wrotnicki, no i tak bierze, otwiera pierwszą kartkę, światło, życie. Druga kartka, światło, życie. Trzecia kartka, światło, życie. I na 10 kartek było 9 światło, życie, a 10 było coś podobnego. Jakiś inny wyraz, ale to samo znaczyło. Światło, życie. I tutaj się mieści wszystko, nie można było lepiej znaleźć. I pamiętam wtedy księdza Wrotnickiego, do dziś pamiętam, ręce mu się trzęsły i mówi, no tu Duch Święty działa. Duch Święty działa, Duch Święty jedności. Wszyscy zrozumieli, że to o to chodzi. Światło, życie. To znaczy światło, którym jest Chrystus, którym jest Ewangelia, właściwie całe Pismo Święte, ale głównie Ewangelia, prowadzone w życie poszczególnego członka ruchu. I chrześcijaninem autentycznym jest ten, który stara się całe, wszystkie dziedziny swojego życia dostosować do Chrystusa. A sprawia to Duch Święty, przemienia go. Ale on musi zawsze ten los wygrać. Taki był film o Matce Teresie, gdzie przedstawiono całe jej życie, później działalność, założenie tego zgromadzenia, które założyła. I na końcu jest rozmowa z dziennikarzem, który jej bardzo tak niegrzecznie, nieładnie pyta. Proszę matki, mówią o matce, że matka jest święto ówczesnych czasów. Czy matka też tak uważa? No niezbyt delikatne pytanie. Ja to ta malutka, ta matka Teresa odpowiada, tak. Proszę, mówię tak. Bo co to jest świętość? Pełnienie dobre swoich obowiązków. Pełnienie woli Bożej, która jest dla mnie. I Pan może być święty, i ja mogę być święty. No wybrnęła świetnie. Każdy może być święty. Pełnić to, co Pan Bóg od niego żąda. No i ja powiedziałam, że bardzo największa trudność jest z tym, że czasem niektórzy księża nie zdają sobie sprawy z możliwości czasowych rodzin. I ten główny, ten promotor mówi, tak, koniecznie trzeba tutaj napisać traktat. Traktat, żeby księża wszyscy przeczytali. Nie wiem, czy by czytali, no ale... A na to jeden z księży, który nie ma żadnych tytułów, odzywa się, nie, tu nie trzeba traktatu, trzeba tylko mieć kontakt z rodzinami. Więc bardzo dobrze, jak macie jakieś księże, tam pokazać im, jak wygląda wasze życie. Wtedy wiele rzeczy się zrozumie, że nie można tak samo robić, jak powiedzisz. No i ksiądz Wrotnicki myśli, modli się. I co się dzieje? Chciałabym, żebyście dobrze zrozumieli, bo są ploty takie, żeby nie nazwać delikatnie plotkami, które naprawdę nic nie mają wspólnego z prawdą. Nie wiem, kto je, znaczy trochę wiem, ale kto to puszcza, ale jest, może usłyszycie od kogoś takiego zarażonego, który wam powie, że to wymyśliła siostra Jadwiga. Otóż, właśnie chcę wam powiedzieć, jak to było. Jak będzie jakaś rekreacja, to powiem, bo bardzo śmiesznie to było. A w każdym razie tak się złożyło, że rzeczywiście ja jeszcze przedtem byłam za granicą w sprawach zakonnych i przez pomyłkę w adresie trafiłam do ruchu międzynarodowego,
bo jakiś ksiądz chciał, żebym ja dowiedziała się, jak tam za granicą jest prowadzone duszpasterstwo przy parafialnym. I ktoś mi powiedział zły adres. Ja trafiłam zupełnie gdzie indziej. Myśląc, że trafiłam tam, gdzie miałam trafić. I, no i tam tak się mną zajęli, tak, taka jakaś gorliwość ich wzięła, żeby mnie nauczyć tego ruchu. Zadzwonili przy mnie, bo ja już jechałam z Francji, wyjeżdżałam do Belgii. I zadzwonili tam do pary krajowej belgijskiej. Tutaj przyjedzie do was taka siostra, bo ja do naszego domu jechałam, ja byłam na wizycie w Belgii, tam chciałam odwiedzić nasze siostry po tylu latach. No i zadzwonił ten pan prezes do pary krajowej belgijskiej, że przyjedzie taka siostra z Polski, proszę zrobić wszystko, żeby dobrze zapoznała się z ruchem. Bo ja już wyjeżdżałam na drugi dzień. Ostatniego dnia dopiero sobie przypomniałam, że mam się dowiedzieć coś o tym duszpasterstwie przy parafialnym. I trafiłam do ruchu międzynarodowego, zwanego Equipe Notre Dame. Ale to było przedtem, nim ksiądz Blachnicki tworzył to. I księdza Blachnickiego nie znałam, a on mnie nie znał. I więc dowiedziałam się tam o tym ruchu, bo chodziłam po takich spotkaniach, jak wy macie co miesiąc, takie spotkanie macie. I ja byłam zachwycona. Powiedziałam, ale nigdy tego w Polsce nie będzie, nie potrafię. I nie byłoby tego ruchu, gdyby nie ruch Światło-Życie, który dał podstawę. I teraz, więc ja kiedyś wiedziałam, coś o tym ruchu wiedziałam, ale jak przyjechałam do Polski, no to zajęłam się czym innym, to co mi władze zakonne kazały. I poszła walizka, gdzie miałam wszystkie dokumenty, poszła na strych, a ja, prawda, robiłam co innego. No i tak było. A tymczasem ksiądz Blachnicki myśli. I nie wiem kto, bo trafiło później to do mnie. Ale ktoś przysłał mu, czy on przywiózł sobie z zagranicy kilka broszurek o tym ruchu. To jest ruch duchowości małżeńskiej, międzynarodowy, który powstał w 1938 roku, i objął wszystkie kontynenty. Bardzo prędko. I te broszurki właśnie ksiądz Blachnicki dostał, jak ktoś mu przetłumaczył, wczytał się w to i wtedy postanowił, że żeby skorzystać z doświadczenia tego ruchu. Powiedział, ten ruch za granicą zdał egzamin. Uratował tysiące małżeństw z wszystkich kontynentów, nie tylko od rozejścia się, ale od życia obok siebie. I tu uważajmy, Polska, jest bardzo dużo małżeństw, które żyją obok siebie. Kochają się niby strasznie na początku. Prawda? Bardzo gorąca miłość, a później jakoś ta miłość wyparowuje. Dlaczego? Bo oni tej miłości nie chronili, nie rozwijali. Będziemy o tym mówić. No i więc ten ruch uchronił ich od tego życia obok siebie. Wiemy, co to jest życie obok siebie. No żyją razem, no bo jeszcze dzieci są, prawda, no przysięgli. Chcą być wierni przysiędze, no i są katolikami praktykującymi, no ale żyją sobie. On ma swoje zainteresowania, one swoje, nic ich duchowo nie łączy. Więc ten ruch uchronił i ten ruch ma jakieś bardzo dobre sposoby, które właśnie do tego chronią ich od życia obok siebie, chronią odejścia od siebie. A coraz bardziej ta miłość ich się oczyszcza, odświeża, no, pogłębia, rozwija. No świetne sposoby, oparte na psychologii, oparte na sakramencie małżeństwa. Tu właśnie na pierwszym miejscu jest sakrament małżeństwa, realnie Boża Chrzczem, sakrament małżeństwa, który daje specjalne łaski, które są z małżeństwami. Czasami myślimy, że małżeństwo no to pół godziny, czy tam godzina, jest przeoświęto, no i koniec. Nie. Ta łaska sakramentu małżeństwa trwa. Wy ją macie stale.
I trzeba o to się co dzień modlić, żeby ta łaska sakramentu działała. I wtedy te małżeństwa się utrzymują, przechodzą, kryzysy przechodzą, na pewno, ale zwycięsko przychodzą. Pokaże, kryzys jest odskocznia ku lepszemu. Więc oni, ten ksiądz Barnicki jest zachwycony tymi kilkoma broszurkami. To, co tylko w tych broszurkach napisane, myślę, no to jest droga dla małżeństw. Idziemy do tego samego celu, co przedtem cała młodzież szła, a inni pomagali im, żeby mieć tą wiarę naprawdę mocną, żywą, żeby być chrześcijaninem autentycznym, dojrzałym, iść do świętości zdecydowanie. To samo małżeństwa będą miały, ten sam cel, ale oni idą razem, pomagając sobie wzajemnie, to ich łączy, ich miłość właśnie scala, te wspólne dążenie do Boga. Oni stają się przez sakrament małżeństwa odpowiedzialni za siebie, za drogę do Boga, za życie wieczne współmałżonka. Nie można tak zostawić. Tak. Ja idę do Boga, a małżonek no to robi tam co chce. Nie tylko autentyczne małżeństwo chrześcijańskie, ale małżeństwo szczęśliwe, małżeństwo kochające się i małżeństwo Boże. Bo jak Bóg wejdzie w to małżeństwo, w ich życie rodzinne, to się wszystko przemienia. To się wszystko przemienia. Jak Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko inne jest na swoim miejscu. Bardzo krótkie zdanie, ale zupełnie się zmienia życie. Bo Bóg staje na pierwszym miejscu i to powoduje, że ta miłość się zmienia, jest coraz głębsza i to miłość jest uszczęśliwiająca. I mimo to trudności rozmaitych, no jest ciągle te trudności, macie teraz te trudności różne, jednak tam jest szczęście, bo jest między nimi ta relacja. Relacja jest wtedy, kiedy dwie osoby mają, no, rozumieją się, wierzą w siebie i kochają się. I to jest relacja z Bogiem, relacja z współmałżonkiem, relacja z dziećmi. Ta relacja to tylko może być między człowiekiem a człowiekiem. Nie będzie szczęścia, jeśli będzie człowiek i rzecz. Nie będzie szczęśliwy człowiek, który nie ma tej relacji z drugim człowiekiem i z Bogiem. Nie ma szczęścia. A ta relacja jest tylko między osobą a osobą. Ja i współmałżonek, ja i Bóg. Prawda? To jest Bóg jest osobą i współmałżonek jest osobą. I chodzi o tą relację między nimi. I tą relację właśnie daje łaska, jeżeli chodzi o małżeństwo, daje właśnie sakrament małżeństwa, który w niektórych sytuacjach jest no, bardzo skuteczna łaska. I dlatego małżeństwa się rozwijają. Kiedyś w Radio Maria mieliśmy taką rozmowę, kilka małżeństw i ja. No i później telefony się rozdzwoniły. Jedna pani mówiła, no ja wstąpiłam do ruchu mając 30 lat małżeństwa. 5 lat temu wstąpiliśmy do ruchu. I zupełnie inaczej wygląda nasze małżeństwo. Ja dopiero czuję teraz, że to jest małżeństwo kochające się. Teraz, po 30 latach życia w małżeństwie. Dopiero sobie przypomniałam, dowiedziała się. I tak jest, i tak czasem jest. Yes.
Nasza siostra Jadwiga, która urodziła się w 1914 roku daleko na wschodzie, w Kijowie, przeżywała kilka wymiarów formacji w swoim własnym życiu. Formacji, która zaowocowała dojrzałym, pięknym życiem, które sprawia, że ci zgromadzeni w tej świątyni reprezentanci wielu wspólnot domowego kościoła rozsianych po całej naszej ojczyźnie, a także w wielu innych krajach, w sposób szczególny myślą z wdzięcznością o tym wszystkim, co stało się ich udziałem za sprawą życia i posługiwania tej właśnie siostry. Nic w życiu człowieka nie dzieje się przypadkowo i zapewne fakt, że jako młoda dziewczyna siostra Jadwiga znalazła się w szkole prowadzonej przez siostry ze zgromadzenia Sacre Cœur Najświętszego Serca Jezusa, ukształtowało jej młode, wrażliwe serce w tym czasie, kiedy człowiek dokonuje wyborów życiowych, kiedy zastanawia się, jaki projekt życia przyjąć, co zrobić, aby to życie przeżyć pięknie, owocnie, aby pozostawić po sobie trwały ślad. I zapewne świadectwo tych sióstr, które pracowały z nią, kiedy była uczennicą, wychowanką w tej właśnie szkole, miało wpływ na to, że i w jej sercu zrodziło się pragnienie, aby oddać się całkowicie na służbę Jezusa, na służbę ukazywania miłości, która została rozlana w jej sercu mocą Ducha Świętego. I dlatego po ukończeniu szkoły, zapewne po jakimś jeszcze czasie rozeznawania, w 1936 roku siostra Jadwiga wstępuje do zgromadzenia. Rozpoczyna czas postulatu, formacji, która kończy się złożeniem pierwszych ślubów zakonnych 70 lat temu. Składała Bogu to właśnie pragnienie, aby żyć w ubóstwie, czystości i posłuszeństwie, w jakimś szczególnym oddaniu się Najświętszemu Sercu Jezusa. Kolejny etap życia siostry Jadwigi związany jest w szczególny sposób z ruchem Światło Życia, w szczególny sposób z gałęzią rodzinną tego ruchu, z domowym kościołem. Stało się to w momencie, kiedy siostra miała 60 lat życia. Nieraz, kiedy człowiek jest w takim właśnie wieku, nawet jeżeli prowadzi życie konsekrowane, życie w jakiejś szczególnej służbie zakonnej, jest już połączone z myślami o tym, że powoli czas myśleć o emeryturze, o spoczynku, o tym, aby cieszyć się już owocami wielu lat życia, które się poświęciło na służbę Bożą. Tymczasem można, myślę, z całą śmiałością i pewnością wypowiedzieć, że właśnie w 1974 roku rozpoczyna się najbardziej dynamiczny etap życia siostry Jadwigi, kiedy zaczyna się jej przygoda również z innym Bożym szaleńcem, sługą Bożym, księdzem Franciszkiem Blachnickim. Jak siostra sama wspominała w swojej wypowiedzi dotyczącej osoby i życia sługi Bożego, księdza Blachnickiego, ponieważ ksiądz Blachnicki dowiedział się, że zetknęła się z francuskim ruchem ekip Notre Dame i że ma dość dużą wiedzę dotyczącą pracy formacyjnej właśnie tego ruchu, została przez księdza Blachnickiego zaproszona do Krościenka, aby wziąć udział w oazie rodzin. To był drugi rok od momentu, kiedy to dzieło się zaczynało powoli rozwijać w Krościenku. Siostra z właściwym sobie humorem wspomina ten moment
korespondencji ze sługą Bożym, kiedy napisała do księdza Brachnickiego, że ma urlop od 1 do 31 lipca i że w tym czasie może przybyć do Krościenka na jakiś czas, aby wziąć udział w oazach rodzin. I otrzymała krótką odpowiedź od księdza Blachnickiego. To proszę w takim razie przyjechać na okres od 1 do 31 lipca. I ta wizyta musiała być owocna. Rozmowy, które prowadziła ze sługą Bożym, zapewne uświadomiły zarówno jej, jak i księdzu Blachnickiemu, że mają podobną wizję, że są połączeni jakimś szczególnym pragnieniem, aby służyć odnowie wewnętrznej człowieka i aby podejmować dynamiczny apostolat wśród rodzin. Niedługo potem ksiądz Blachnicki zwraca się do władz zgromadzenia Sacré-Cœur, prosząc o oddelegowanie siostry do pracy wówczas jeszcze w ruchu Żywego Kościoła, później w ruchu Światło-Życie, i spotyka się z przychylną odpowiedzią przełożonych siostry Jadwigi, którzy od 1 stycznia 1975 roku delegują siostrę do pracy w naszym ruchu. I można powiedzieć, że od tej pory w całkowity i bezgraniczny sposób siostra Jadwiga stała się apostołem rodzin dla Kościoła w Polsce, dla Kościoła także poza jego granicami. Można też powiedzieć, że przez swoją mądrość, roztropność, wrażliwość stanowiła znakomite uzupełnienie dla charyzmatu i wizji, którą nosił w sobie założyciel ruchu Światło-Życie i założyciel gałęzi rodzinnej tego ruchu domowego Kościoła, sługa Boży ksiądz Blachnicki. Nieraz również ze swoistą roztropnością, pewnym sprytem potrafiła korygować różne dalekosiężne plany sługi Bożego księdza Blachnickiego, pokazując, jak w ich wspólnej pracy realizuje się dopełnianie charyzmatów i darów Bożych, które są potrzebne dla rodzin, że oto u początków tego właśnie doświadczenia domowego Kościoła stanęła żywa i dynamiczna praca mężczyzny i kobiety, choć osób konsekrowanych, to jednak noszących w sobie to doświadczenie, które jest doświadczeniem każdej pary żyjącej w sakramencie małżeństwa, gdzie dokonuje się właśnie spotkanie mężczyzny i kobiety w miłości. Siostra Jadwiga, wierzę w to głęboko, będzie dalej z nami poprzez diakonię modlitwy, którą teraz podejmie, o to, abyśmy jeszcze prężniej, jeszcze wierniej żyli naszym charyzmatem, służyli Bogu i dawali świadectwo o tym, że Jezus jest naszym Panem. Dziękujemy Ci, siostro Jadwigo, za dar Twojego życia, za to wszystko, co pozostawiłeś w naszych sercach poprzez swój entuzjazm i radość życia i świadectwo wiary. Wstawię się za nami przed obliczem Ojca w niebie, abyśmy także i my godnie kontynuowali Twoją posługę. Życie człowieka wierzącego jest wędrówką do ziemi, którą obiecał nam Bóg, do miasta, które On sam zbudował, do domu, który nie jest ręką ludzką uczyniony. Siostra Jadwiga była, jak sługa Boży, ojciec Franciszek, człowiekiem wiary konsekwentnej i człowiekiem paschalnej radości. Spotykałem ją przeważnie podczas spotkań opłatkowych domowego kościoła na Jasnej Górze. Zawsze byłem pod wrażeniem jej osobowości i jej charyzmatu. Zawsze podziwiałem u niej oczywistość wiary i radość ze zbawienia. Siostra Jadwiga odeszła do domu Ojca w przeddzień święta
świętych archaniołów Michała, Rafała i Gabriela. Siostro Jadwigo, będziesz teraz śpiewać pieśń Bogu wobec aniołów. Będziesz tańczyć jak Dawid z radości przed Panem. Niech aniołowie zawiodą cię do nieba. Niech w progu Ojca domu przyjmie cię litościwa Matka. Niech cię przyjmie Chrystus, który cię wezwał, powołał, naznaczył swoim znamieniem. Niech Duch Święty, który jest miłością boskich osób, da ci nie tyle wieczne odpoczywanie, ale wieczne miłowanie w radości i wspólnocie boskich osób, w radości i wspólnocie świętych i zbawionych. Kochana siostro, przyjechaliśmy tutaj z różnych stron Polski i spoza jej granic, gdyż bardzo pragnęliśmy być przy Tobie w tym szczególnym dniu. Przez ponad 30 lat byłaś obecna wśród nas, także na wszystkich spotkaniach krajowych domowego kościoła. Kiedy po raz pierwszy w 2008 roku nie mogłaś przyjechać na pielgrzymkę rodzin do Kalisza, byliśmy bardzo zasmuceni. Łączyliśmy się z Tobą w modlitwie. Później spotkaliśmy się z Tobą tu, w Warszawie. Kiedy rozmawialiśmy, zawsze ciekawa byłaś wszelkich wieści o naszej wspólnocie. Doradzałaś w różnych sprawach związanych z naszą posługą. Często trzymałaś nasze ręce w swoich dłoniach i mówiłaś: Bóg z wami, a będzie bardzo dobrze. Aż nadszedł dzień w sierpniu 2008 roku, gdy napisałaś do całej wspólnoty pożegnalny liścik. Pożegnalny bilecik. W tylko ostatnim słowie zamieszczam moje ostatnie życzenie. Cisną mi się przy tym słowa wielkiej, wielkiej wdzięczności za wszystko, co Pan Bóg daje nam, dla ruchu Światło Życie, domowy Kościół. Ile łask niezasłużonych, a tak obfitych, Bóg zapłać, a tyle się dobrego dzieje. A to wszystko nasi z nieba i nasi z ziemi. Krzyże mamy, krajowi, moderatorzy, animatorzy, diecezjalni, filialni. Wszyscy, wszyscy, no i dalsi przybywają. Cieszmy się i radujmy. I obiecuję wam dalszą pomoc, gdy Bóg mnie weźmie do siebie. Obiecuję, że nie dam wam spokoju. Ta, która była od początku waszego istnienia, siostra Jadwiga Skudro. Siostro kochana, czuwasz już nad nami w tej niekończącej się modlitwie przed Jezusem, Matką Najświętszą, Matką kręgów rozsianych po świecie. Jesteś i będziesz na zawsze obecna w naszych sercach. Nie dawaj nam nigdy spokoju. Bądź nadal w domowym kościele i strzeż jego charyzmatu. A my obiecujemy być wiernymi uczniami, bo nam nie wolno w miejscu stać. Lecz by żyć na wieki. No.
lecz by żyć na wieki. Była bardzo pogodna i czasem nawet tak czyniła coś, co nas wszystkich zadziwiało i na przykład potrafiła, jak kiedy śpiewaliśmy kolędy na naszym spotkaniu opłatkowym ogólnopolskim, potrafiła zatańczyć te kolędy, bo to przecież i polonezy, i inne takie melodie, które porywały ją do tańca i tańczyła z nami. W 1975 roku byliśmy na oazie w Dursztynie. Nie mieliśmy księdza moderatora i tak właściwie jak sieroty. I ojciec Blachnicki postanowił, przyjechał do nas na inspekcję i postanowił, że musi nam kogoś chociaż przysłać na chwilę. I przysłał nam na jedno popołudnie właśnie siostrę Jadwigę. I to było nasze pierwsze spotkanie z siostrą Jadwigą. A potem dalsze to już było takie organizowanie kręgów, przyjazd siostry Jadwigi do Bydgoszczy. Bardzo często siostra Jadwiga u nas właśnie nocowała, bardzo lubiła nocować u gwardzików, dlatego że zawsze mówiła, że u gwardzików to ją kładą do kaplicy, bo mieliśmy tyle świętych obrazów. No i potem już cały czas, no wszędzie gdzie tylko mogliśmy, to uczestniczyliśmy w rekolekcjach. Organizowaliśmy pierwszy orar w Topólnie, gdzie siostra przyjechała i powiedziała, jak to dobrze przyjechać na gotowe, że nie musiała już nic myśleć ani organizować. To było w 1981, pewnie pierwszym czy drugim roku. Powiedzieć historię o siostrze Jadwidze. To nie jest tak łatwo, bo to jest duża historia, którą należałoby spisać pewno w książce. No ale do tego muszą być odpowiedni ludzie. Ja tylko mogę taką propozycję dać, bo więcej nie potrafię. Jeździliście z siostrą Syrenką? Tak, no to były te... Tak, kiedyś nie było innych pojazdów. Dla mnie była najlepsza Syrena. No i tą Syreną woziliśmy również tam, gdzie było trzeba, siostrę Jadwigę, bo taka była nasza rola właściwie w danym czasie. Siostra Jadwiga też była na Ukrainie, na Podolu, w Gwardyjskim. Tam w 92 roku powstały kręgi domowego kościoła i właśnie na początku lat 90. siostra razem z rodzinami z Polski przyjeżdżała do nas. Ja jako dziecko poznałam wtedy siostrę. I była tak szczególną osobowością, że chociaż dużo sióstr poznałam, ale ją zapamiętałam i po kilkunastu latach spotkałam ją w Polsce, ponieważ ona znała moich rodziców, bo oni byli w tym pierwszym kręgu tam w Gwardyjsku. Ona też rozpoznała mnie, moje siostry, które wtedy byłyśmy małe. I potem kilka lat później jeszcze spotykałam się z nią na kongregacji i zawsze pozdrawiała naszą parafię i wspólnotę domowego kościoła właśnie z Ukrainy. Niestety nie mogli moi rodzice tu być, chociaż jeszcze rano, jak się dowiedziałam o jej śmierci, od razu wysłałam dla nich SMS-a i wiem, że się modlili od razu na mszy świętej, ale nie dostali wizy. To był za krótki termin, żeby mogli tu przyjechać, ale się łączą i bardzo się cieszą, że chociaż ja mogę tutaj być i dziękować za nich wszystkich, też siostrze Jadwidze i modlić się. Myślę, że ona jest świętą osobą. No, z Torunia pozdrawiam Toruń, tak. No, siostra Jadwiga w Toruniu tu była lat temu prawie 30 ze szkołą modlitwy u księży Michalitów pierwszy raz. Potem przyjmowała pierwsze pary z Torunia. No, pozdrawiamy od razu Polakiewiczów, którzy
nie mogą być tutaj na pogrzebie, a bardzo chcieli być na pogrzebie. No i potem nieraz była w Toruniu i dzięki niej no, mamy to, co mamy. I między innymi wielu oazowiczów Radio Maryja mamy. Tak, diecezja Zielonogórsko-Gorzowska. Chcę powiedzieć, że to dzięki Bogu, że coś takiego miało miejsce, takie to zjawisko jest, prawda? Siostra Jadwiga Skudro, to są lata już 70., kiedy w naszej diecezji zakładała kręgi, a potem szczególnie lata 90. i początek 2000., kiedy była na tylu rekolekcjach z nami, dawała taki piękny przykład, tak pociągała małżeństwa za sobą, no była żywiołem, prawda? No, czymś niesamowitym. No i jesteśmy Panu Bogu wdzięczni. Dzięki niej jest tyle wiele małżeństw, prawda? Tyle kręgów w naszej diecezji, które doskonale pamiętają to, co siostra Jadwiga zrobiła dla nas. Tak, ale nie tylko jej ciepło i takie zaangażowanie w działalność domowego kościoła, w zakładanie kręgów, ale przede wszystkim swoją osobowością przyciągała bardzo dużo małżeństw i rodzin. I w naszej diecezji w Rokitnie spotkaliśmy się ciągle z nią. I dlatego dziękujemy Panu Bogu za to, że była po prostu z nami, że była w domowym kościele. I jesteśmy bardzo wdzięczni, bo może bez niej ten ruch wyglądałby inaczej. Ona pielęgnowała, ona dbała o charyzmat. I trzeba ten charyzmat pielęgnować w dalszym ciągu. I to, co zaczęła, kontynuować dalej. Szczęść Boże. Dziękuję. Mieliśmy tą szczęście spotkać siostrę, no już w 78 roku pierwsze nasze rekolekcje i właściwie okazja, łaska Boża do zmiany naszego wartościowania, naszego życia małżeńskiego i w ogóle całej rodziny. I właściwie no, siostrze zawdzięczamy bardzo dużo od tego czasu. No, kontaktowaliśmy się bardzo często, no, niedługo nas prawie zmusiła do tego, żeby zostać parą diecezjalną, odpowiedzialną za diecezję krakowską. Jeszcze wtedy była taka większa, bo razem z Bielskim. No i później no tak się złożyło, bo jak może niektórzy pamiętają jeszcze we Francji, bo kontaktowała się, mówi, co to za ruch małżeństw, jak siostra zakonna jest na czele. No i ona mówi, no musi być para krajowa i gdzieś tam zaproponowała nam coś takiego. Myśmy to przyjęli za żart. Później uciekaliśmy od siostry, bośmy się bali, to oczywiście nie widzieliśmy siebie w ogóle w takiej roli. No ale za rok przypadkowo, bo to kobiety jakoś wyczuwają sprawę. Zosia nie pojechała na podsumowanie, ja pojechałem sam. No i na kręgu centralnym zaproponowali, nie potrafiłem odmówić. Po trzech dniach powrotu do domu powiedziałem Zosie, że taka propozycja jest. No i musieliśmy się zgodzić, no jakoś Pan Bóg dał, że przeżyliśmy, no 9 lat nawet przedłużyli na później do 98 roku byliśmy parą krajową, no wiele łask Bożych otrzymaliśmy i dla tej pracy i dla naszej rodziny, mamy 4 synów, teraz 6 wnucząt, no siostrę rzeczywiście wspominamy, No wyjątkowo, tak nawet dzisiaj jakoś tak w kościele zastanawiam się, ona tak jakby była, no nawet przyznam się, że nie płakałem za nią, ciągle mi się wydaje, że ona jest obecna, że jest z nami, no ale to może ty Zosiu coś powiesz, bo ja się rozgadałem. No Bogu dziękujemy, że spotkaliśmy właśnie takiego człowieka jak siostra Jadwiga, ona no potrafiła nam wskazać tą małżeństwo jako drogę do świętości. I rzeczywiście to jest wspaniałe odkrycie, bo przez ten ruch mogliśmy pogłębić swoją wiarę, swoją miłość do Boga i miłość rodzinną. Także wiele dowiedzieliśmy się i wiele przeżyliśmy wielkich chwil i poznaliśmy wielu przyjaciół. Także mamy teraz domowy kościół jako tą wielką rodzinę. I za to chwała Panu. Chwała Panu, no i siostro, wstawiaj się za ruchem, za wszystkimi, żebyśmy się spotkali jakoś w tym komplecie też właśnie tam. No cóż ja mogę powiedzieć? Co ja mogę powiedzieć? No odeszła dzisiaj moja dokuczycielka. Dokuczała mi całe życie, jak żeśmy się znali. No i teraz się to skończyło już. No ale dziękuję Panu Bogu za to, że ją znałem, że razem tutaj z Elą również i z innymi tutaj obecnymi współpracowali. No i trzeba podziwiać. Mimo tego wieku,
mimo tych doświadczeń pracowała do końca z taką werwą, z taką ochotą. No, chciała jeździć, chciała ruszać się, chciała odwiedzać rodziny. Wszędzie jej było źle, najlepiej u rodzin. No. Co jeszcze? No, dla mnie to dzisiaj mija 25 lat, jak poznałam siostrę i rozpoczęłyśmy wspólnie pracę w domowym kościele, w sekretariacie domowego kościoła. I była właściwie dla mnie taką przewodniczką, wprowadzała mnie w domowy kościół, w pracę, ale także i w życie konsekrowane. Wtedy też podpatrywałam ją, jak ona potrafi żyć, służąc rodzinom. Krytykowała mnie też na pewno nieraz, ale była dla mnie właśnie takim wzorem do końca. Alleluja! Znać siostrę Jadwigę i z nią rozmawiać. Zawsze mnie zastanawiała i uderzała jej zdolność słuchania. Pytała się o rozwój domowego kościoła, o kręgi. I tutaj, w tym miejscu, wtedy, gdy dzisiaj siostrę Jadwigę pożegnaliśmy, chciałbym prosić wszystkich bardzo serdecznie, żeby modlili się za wstawiennictwem siostry Jadwigi Skudro, właśnie o rozwój domowego kościoła, ale również i za wszystkie rodziny, bowiem dzisiaj rodzina potrzebuje takich orędowników na miarę siostry Skudro. Proszę również kapłanów o intencję mszy świętych, ażeby ta modlitwa do Pana Boga była taką falą, która będzie przebijała niebo i będzie docierała do siostry i do Pana Boga, a przez siostrę, żeby każda rodzina była naprawdę silna, silna Bogiem. Ażeby promieniowała miłością, ażeby promieniowała dobrocią, miłością, pokojem. Szczęść Boże.